Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Underground 2 i moja Corolla w roli głównej. Dzisiaj mam teraz zamiar robić wyścigi, zawody. Zacznijmy od StreetX'a sponsorowanego przez mojego sponsora. Oh yeah! Proszę bardzo, wybuchy, yeah! Ogień z rury i jedziemy! Słuchajcie, mam tutaj całkiem niezłych przeciwników. Supra, Audi TT. Okej, spadaj, Supra. I zaraz przegonimy Audi TT. Okej, chodź tu, chodź. O, ty! I co tutaj mam? O, Corolla, fajnie. Teraz ją sobie tutaj pokonamy. Raczej nie będzie niespodzianek. Powiem wam, że bardzo łatwo mi się tutaj wygrywa na tym najtrudniejszym poziomie. Znaczy, kiedyś jak byłem mały, to się grało w Undergrounda bardzo ciężko. Właściwie to przypomina mi się recenzja Klocucha, kiedy mówił, że to jest bardzo trudna gra, podczas gdy jechał na jedynce na skrzyni manualnej. Właśnie po ostatnim odcinku, poprzednim odcinku, pomyliłem się, powiedziałem na skrzynię manualną, skrzynię automatyczną. Dopiero przy obróbce się przy tym skapnąłem i tak pomyślałem, kurde, wy to macie niezłą pompę ze mnie, jak ja walę takie gafy, że szok. No ale taki jest Lucek. Gdyby Lucek się nie mylił w jakimkolwiek filmiku, nie byłoby tej satysfakcji, gdybyście nie mogli mu tego wytykać, prawda? Oczywiście, nie robię tego specjalnie. Po prostu tak jest, staram się mówić jak najbardziej poprawnie i rzetelnie przekazywać moje odczucia co do gry. Ale czasami różnie to wychodzi i stali moi widzowie dobrze o tym wiedzą. Ja jestem po prostu gracz arcade'owy i skupiam się w grach wyłącznie na tym, jakie ona dostarcza wrażenia. A Underground dostarcza naprawdę dobre wrażenia, poza tym bardzo łatwym trybie single. 1100 gotówki, yeah! To co, mamy tutaj jakąś wiadomość. Pyk, pyk. Carbon Hoods, yeah! W okolicy mamy jeszcze StreetX, parę okrążeń, wyścigów z okrążeniami, ale tutaj mamy, yeah, GPS. Ktoś powiedział, że Lucek, użyj GPS-a, bo bez GPS-a to jest lipa. No dobra, to bierzemy sobie GPS-a, ludziki, piękne. Tutaj mamy jeszcze gwiazdkę, tutaj mamy Driaga, tutaj mamy jeszcze Drift i pojedziemy sobie na Drift, ale po drodze nie przyspieszę tej mojej trasy, dlatego że po drodze chcę się z kimś zmierzyć. Średnio mi to przeważnie wychodzi, dlatego że oponent skręca w takim kierunku, że mi to jest w ogóle nie po drodze. Denerwuje mi ten GPS, powiem wam szczerze. To się cały czas aktualizuje i jest taki dziwny, głupi dźwięk. No ale dobra, co tutaj mamy? Tutaj mamy Toyotę. Startujemy. Co robimy? You have the lead. Teraz kto ma prowadzenie? Teraz się przekonamy. Ja mam. Dobra, goni mnie ta Toyota. Cholera jasna. Będzie ją chyba ciężko zgubić, chyba że zrobimy tak. Jo. Dobra, udało jej się tym razem. Uwaga, uwaga. O! Teraz? Kurde. Zawróciła, o rany boskie. Nie, no. Się obraca gdzieś tam o 720 stopni. Masakra. No dobra, to był chyba ostatni wyścig Outrun. Więc chodźmy na wspomniane zawody driftingu. Mamy jeszcze tam jakąś gwiazdkę do wykonania. Nie, jeszcze się pojawiają jacyś oponenci. To sobie jeszcze kogoś zaatakujemy. Ale może lepiej nie w tych górach, bo tam się ciężko z nimi walczy. Chodźmy zatem na albo zrobić gwiazdkę, albo tego draga. No i dobra, dojechaliśmy sobie do zawodów dragu. Jeden z moich ulubionych trybów. Zaczynajmy. Zobaczymy, jak się spisze mój nowy tunik, który wykonałem w poprzednim odcinku i który jak zwykle sporo skrytykowaliście. I spisuje się chyba
całkiem dobrze, co? Na tle innych graczy jadę dosyć dobrze, ja wiem. Chyba nie jest tragicznie, co? I to mi wystarczy. Coś tam przyspieszenie chyba troszeczkę zwiększyłem kosztem prędkości, ale ta prędkość aż tak bardzo nie jest potrzebna, chociaż jest potrzebna, ale aż tak bardzo nie jest potrzebna. Ważny jest ten start. Dobra, wykonaliśmy sobie szybko draga. Jedźmy na kolejne zawody, bo niedaleko są zawody driftu. Mamy tutaj jakieś odblokowane nowe boczne lusterka. Niedaleko tu jest gwiazdka. Niestety tą gwiazdkę wykonamy sobie za chwilkę po drifcie. Niestety, bo będziemy musieli tam dojechać w jedno miejsce. A nie chcę stąd uciekać jeszcze. Mam tu do wykonania zawody. Yeah, baby! Yeah, downhill drift! Jedziemy. Samotnik. Lucek. Downhill drift. Niespecjalnie lubię ten drift. Znaczy, w sumie nie jest zły, prawda? Jeden z fajniejszych, ale wolę ten drugi, jeśli chodzi o jazdę w dół. Chyba, że to jest ten, o którym sobie myślę. Jest tu sporo punktów do zdobycia. Nie wiem, czy mi się... Nie, to jest ten, którego nie lubię. Tu jest sporo punktów do zdobycia. Nie wiem, czy mi się to uda, ale powinno. Przeważnie jestem tutaj na styk. No bo tak jak mówiłem, niespecjalnie przepadam za tym driftem. Okej, jej. Oh yeah, widzieliście to? Milimetry! Kurde, to było to. Jednym ślizgiem udało mi się nabić więcej punktów niż najlepszy gościu w klasyfikacji. Haha, to jest to. Dobra, już w zasadzie nie muszę się zbytnio tutaj starać. 100 657 punktów. Czy to jest mało, czy dużo? Nie wiem. Dla mnie to jest w porządku. Yeah, GTI coś tam. Gdzie to jest te takie coś? Tam na dole. Czy tu na górze będą jakieś zawody? Chyba nie. Odpuścimy sobie je w każdym razie. Mamy jeszcze ważne zawody dla sponsora do wykonania. Tutaj niedaleko jest gwiazdka. Zjedziemy sobie jeszcze na dół wykonać drifting. I pewnie są jeszcze jakieś ukryte tutaj dragi i tak dalej. Ale to na razie pominiemy. Zajmijmy się tą gwiazdką tutaj nieopodal. I pojedziemy sobie od razu. Zdaje się, że gdzieś w dół miasta. No i jeszcze trzeba pokonać wszystkich oponentów jeżdżących po świecie gry. Co czasami nie jest taką łatwą sprawą, szczególnie jeśli się jedzie tutaj w górach, bo jest ich zgubić ciężko. No ale jeśli jedziemy w mieście, to tak jak widzieliście ten pierwszy pojedynek, po prostu wystarczy sobie gdzieś zjechać po prostu w inną nitkę i gościu już się totalnie gubi, co jest trochę głupie. No ale tak jest. Tutaj jakąś część otrzymamy do mojej Corolli. Dobrze, chcieliście, żebym tego GPS-a włączył, niech będzie GPS. Jest. Niech sobie będzie ta strzałka, o kurde. Ja tak udawałem, że nie wiem, jak się mapkę uruchamia. Nie no, wtedy jakoś nie wiedziałem. Wystarczy przycisk M nacisnąć. Na padzie nie mam tego przypisanego. Tu jakiś, co to było w ogóle? Jakiś Opel chyba. Nie wiem, to wyglądało na Forda Focusa też. Ale jakieś takie dziwne. Nie jak Ford Focus. Dobra. Tu sobie nitrosa zdobywamy. W ogóle ostatnio, właściwie dzisiaj, przed chwilą, jak dojeżdżałem sobie do tego dragu, jak nie nagrywałem, to tak się spostrzegłem, że w sumie czasami wystarczy puścić gaz, żeby wejść dobrze zagręt. A ja się obijam o ścianę jak głupi. No nie. No dobra, tu mam tu. Zobaczymy, czy moja metoda spuszczaniem gazu się sprawdza. Spuszczaniem gazu się sprawdza, ale też warto uzupełnić to o jakieś hamowanie. Wtedy to już w ogóle jest super. Yeah. Nitro to jest nitro, co nie? Tutaj lepiej skręcić, dobrze. To skręcamy tutaj. Jedziemy przez rondo. Tutaj. O, w sumie nawet lepsza droga.
No dobra, przyznaję, że GPS jest czasami pomocny. Okej. I ciekawe, co to będzie za część w ogóle do wyboru. Jakaś unikalna. Engine! Skrzynia biegów, biorę engine. Engine mamy tutaj słaby. Zresztą cholera wie, czy engine mamy tutaj słaby. Teraz powinienem tak jeździć, że normalnie tutaj wszystko powinno wybuchać. O, tu jest kasa, wiedziałem. Ta kasa jest tutaj ukryta zawsze. No dobra, tutaj jest niedaleko gwiazdka, jest też wyścig drag, jest sprint. Jest wszystko, czego dusza zapragnie. I zacznijmy sobie od gwiazdki, za to też jest kasa. Kasy ogólnie mam dużo. Jak na Undergrounda. Dobra, zobaczmy, kurde, znowu trzeba gdzieś jechać. Chodź gwiazdka, jedziemy. Gdzie tym razem? Tutaj, tak? No to pojadę sobie tu i tu. Dobra. I tu będzie chyba po prostu zdjęcie. Będziemy musieli sobie zrobić ładne. Sweet focie na face'a. I już sobie tam pięknie jedziemy. Znowu w tą samą stronę. Znaczy w ten sam obszar. Bayview. No ale to nic. I jesteśmy już na miejscu. Robimy fotkę. Oh yeah, sweet cheeks. No dobra. Zrobiliśmy sobie piękną fotkę na face'a. Teraz wiecie co? Wartałoby sobie wyzwać jakiegoś gościa na pojedynek w drodze do... w drodze do jakiegoś wyścigu fajnego. Kurde, znowu jakiś gościu do mnie zadzwonił. Nie lubię tych telefonów. Tak szpanują jakieś kurcze ćwoki. Dobra, tutaj mamy Lexusa chyba IS-300. Tak czy nie? Nie, to jest Infiniti. Okej. Wyzywamy na pojedynek. Jedziemy sobie na, proszę was, zawody. Pojedziemy sobie tym drugim mostem. W międzyczasie może uda się zgubić tego typka. O Jezu, to jest idealne miejsce do gubienia tych gości, zobaczcie. Bez jakiegoś większego stresu od razu. Dobra, jest jeszcze inne... Są jeszcze inni ludzie do wyzwania. Ale zobaczymy, czy może się ktoś trafi po drodze. W ogóle wydaje mi się, że gdzieś tu jest ukryty drag. Nie wiem, czy to nie w tym miejscu, czy już się nie pojawił, bo w poprzednim odcinku, znaczy którymś z poprzednich, sprawdzałem, czy tu jest coś nowego. Ale nie, tym razem nic nie ma. Ja tu zawsze sprawdzam, bo te dragi lubię, a ukryte zawody są dobrze płatne po prostu. Okej, tu mamy jakiegoś gościa, żeby go wyzwać. Wyzwijmy go na pojedynek na 300 metrów Outrun. Pojedziemy sobie może tam dookoła. Chcę po prostu je wszystkie wykonać, bo za te Outruny są, jak wiadomo, fajne części. Tak jak teraz właśnie wygrałem sobie ten silnik. Spadaj. Spadaj. Walka, walka. Okej, mam prowadzenie. Ojej, przepraszam, nie wiedziałem, że to się z tobą ściga. Oh my gosh, co on zrobi? No dobra, już wygrałem. Jedziemy na te zawody. Może w końcu to będzie ostatni gościu, którego miałem rozwalić na tym poziomie. Tak? Ach, jednak się jakoś tam odegrał, wyrwał z tego... Nie, jednak przegrał. Rozbił się w końcu. To nie jest ostatni jeszcze Outrun. Cholera, sporo tego, co? Tutaj mamy po drodze Street X. Ale mnie to niespecjalnie interesuje, bo ja chciałem wykonać draga, który też gdzieś jest tu nieopodal. Otwórzmy sobie na chwilkę mapkę. Nie. Drag jest też, ale tutaj jak skręcimy sobie w prawo. O tutaj, to będziemy mieli drift. Sobie pojedziemy ten drift. Tam też często są ukryte właśnie dodatkowe zawody driftu. Dlatego może być to korzystnie, podwójnie korzystne, jeśli sobie tam pojedziemy i zajrzymy, o co chodzi. What is going on here? Tutaj mamy drifting. Ok, jedziemy. 350 gotówki to jest mało. No ale nie ma co narzekać. Dobre i to. Przejedziemy sobie papkę. W ogóle ja kiedyś w tą grę grałem na karcie graficznej 440MX, GeForce 440MX, z tego co pamiętam, taka była kiedyś. Albo inaczej się nazywała, nie wiem.
każdym razie tam nie było w ogóle shaderów, pixel shaderów nie było. I nie można było tej gry odpalić w sensie takim, żeby było widać te wszystkie laski i tak dalej. W ogóle w Need for Speed'a Carbona nie można było ciupać, bo się po prostu nie uruchamiał. Albo uruchamiał się, a nie było tekstur. I tutaj nie było, nie można było włączyć sobie tych takich ludzi, co stoją na starcie. Było głupie. Teraz po prostu jak gra nie działa, znaczy nie ma, że gra nie działa, każdemu gra działa, nawet na głupiej starej karcie graficznej. Ale no, trzeba się liczyć z tym, że będziesz miał 15 FPS-ów albo 10, albo jeszcze gorzej. Dobra, wygrałem. Zaskoczenie. Okej, idziemy sobie dalej. No to chodźmy na następne zawody. I tutaj mam zawody sprintu. Wchodzimy. I jedziemy sprint. Co my tu mamy? Audi A3. Toyota Celica. Celica, nie wiem jak to się czyta. I coś jeszcze tam jedzie, tak? Nie mogę tego zobaczyć. Aha, to jest... Cholera, co to jest w końcu? Nie, no to jest Opel chyba. No kurde, ciężko zauważyć. Na znaczek trzeba patrzeć, bo on jest strasznie podobny ten samochód do Forda Focusa. No, na razie koleś. Ojej, ale się rozwalił. Tak mi przykro, tak akurat. O! O, mało brakowało. Już 20, już 30%. Pięknie. No właśnie. Tak sobie ostatnio coś tam robiłem. I właściwie tak robiłem, nie wiem, myłem chyba samochód, czy coś takiego. Odkurzałem i tak dalej. I wiecie co? I tak zacząłem po prostu sam do siebie gadać, co robię. Zacząłem opowiadać o tym, co robię. Kurde, i tak się zacząłem nad tym zastanawiać, czemu ja gadam o tym, co robię. Czy ja jestem jakiś walnięty? I tak się zastanawiam. Kurczę, jak kręcę te filmiki na YouTube'a ponad rok i mi się to chyba dało we znaki. Wiem, że to jest pojebane, ale naprawdę. Zacząłem gadać sam do siebie. Kurde, to jest chore. Nie wiem, każdy... To jest po prostu jakieś skrzywienie zawodowe, jeśli nagrywanie na YouTube'a można nazwać zawodem. Kurde, masakra. Dobra, wygląda na to, że ten wyścig sobie przegram. Przynajmniej opowiedziałem wam małą anegdotkę. O nie, dobra, jeszcze raz. No i dobra, jestem na tym etapie, gdzie skusiłem w wyścigu poprzednio. Teraz ścigam się z... tym Oplem, to jest chyba Corsa. Cholera wie, co to jest. Okej. Idziemy sobie tu skrótem, hamulec, trochę nitra i dojeżdżam do mety jako pierwszy tym razem. Wtedy nawet nie chciało mi się kończyć, bo już i tak wiedziałem, że skończę jako ostatni. No dobra, no to mamy coś nowego odblokowanego. Engine, nowy silnik, super. Tylko że ja mam chyba już kupiony nowy silnik. Tutaj jest niedaleko warsztat z częściami dźwigu osiągów, więc... Możemy sobie sprawdzić, czy rzeczywiście nowy silnik możemy sobie zakupić. Chociaż ja kupiłem jakiś unikalny, kurczę, zajebisty. Nie wiem w ogóle. Teraz sprawdzimy, co się tu dzieje. Yeah. Engine. O, widzicie, nie mam kupione tego. Yeah. Co mi się... przyspieszenie i top speed. Yeah. No dobra, weźmy sobie, nie wiem, co tam... Co polecacie, to? Dobra. Kupuję wszystko po kolei. No dobra. Chwileczkę. A co tu mamy jeszcze coś do kupienia? Okej, nie. To nie. To też nie. Dobra, już chyba nic nie mamy tu do kupienia. Chodźmy na następne zawody. Oh my gosh! Zanim pojedziemy na kolejne zawody, przewincie sobie chwileczkę film do tyłu. I posłuchajcie mojej koroli przed, i posłuchajcie mojej koroli teraz, ona brzmi zupełnie inaczej. Znaczy, troszeczkę inaczej. Ale fajne to jest, kurczę, fajne uczucie, jak się włoży jakąś nową część i to słychać. Silnik włożył nowy i to słychać, kurde. Dobra, pojedziemy sobie jeszcze draga i kończymy na dzisiaj. Następny odcinek.
Zobaczycie już niebawem. Oj, 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 ale zanim skończymy, to jeszcze ten drak nam został przecież. Także spokojnie, jeszcze mnie nie opuszczajcie. Jeszcze został drak, jeszcze mogę go przegrać, jeszcze może się dużo wydarzyć. Jeszcze moja korola może wybuchnąć, albo nie wiem, skraszować mi się gra może. Może się stać rzeczy... cała masa. Ale fajne to jest to, że się tak zmienia ten dźwięk silnika. Jest! Perfect shift! Oj, teraz trochę przetegowałem. Przetrzymałem, można powiedzieć. Jest! Oh yeah, teraz ta korola śmiga! Proszę Państwa, to jest to! O! Oh. Yeah! Że też ja się kiedyś rozbijałem o te pociągi, ale w sumie później będzie się jechać jeszcze szybciej. Moja korola nie jest jeszcze takim hardkorowym wozem, ale po zainstalowaniu tego silnika naprawdę wygrywanie nie jest żadnym problemem. Okej, ja wam bardzo dziękuję za wyświetlenie, za to, że byliście ze mną. Jeśli coś wam nie pasowało w tym odcinku, komentujcie. Jeśli wam się podobał, dajcie łapkę w górę, będę wiedział, żeby robić takich odcinków więcej. Zapraszam was ponownie. Trzymajcie się, na razie, cześć!